Cześć, Gawin. Christian Błank. A to kolejny odcinek na gorąco, tym razem po remisie Bytowi, drugim za kadencji trenera Adriana Stawskiego. Jest pewien niedosyt, bo Bytowia grała niezłą piłkę. Na pewno tak, można tak powiedzieć. Szczególnie pierwsza połowa mi się podobała i gra Janusza Surdykowskiego. Dzisiaj naprawdę bym go wyróżnił, szczególnie za pierwszą połowę, gdzie był, no moim zdaniem, chyba najlepszym zawodnikiem Bytowi w pierwszej połowie. Miał tę sytuację, gdzie no mógł strzelić gola, gdzie był no, bardzo... No Robert Madecz powiedział, że to piasek spowodował, no widzimy, że te warunki no, rzeczywiście są fatalne, jeśli chodzi o boisko. No tak, jeszcze nawet ten Adrian Stawski na konferencji prasowej powiedział, że coś wypadałoby z tym zrobić, z tym no piachem tutaj po prostu, bo no, widać tam, za naszymi plecami jest no niestety ta murawa, no nie najlepsza murawa, to co ja mówię, murawa, tam nie ma murawy. Ja bym powiedział tak, że ten piasek nie jest najlepszy, o tak może. No dokładnie, tak. No i to z czymś z tym naprawdę trzeba byłoby coś zrobić, no po prostu bo ja wiem, chociażby trochę w rolkach tej trawy zakupić, no i po prostu tam zasadzić w to miejsce, no żeby no tam nie było tego piachu, no taka tak murawa, no szczególnie koło bramek, to nie może wyglądać, no bo to jest jednak utrudnia to zdobywanie bramek, nawet Bytowi, no jeżeli to było Januszowi Surdykowskiemu naprawdę ten piasek przeszkodził, no to by to ja pozbawiła siebie dzisiaj na własne życzenie, przez własny piasek no zwycięstwa po prostu, nie? No tak, no chyba trudno mówić o atucie własnego boiska, prawda? No bo naprawdę fatalne są to warunki. Jeśli chodzi o ten mecz, mam wrażenie, że troszeczkę przespany początek drugiej połowy, bo Olimpia przejęła inicjatywę i mam wrażenie też, że wtedy ten mecz stał się trochę taki szarpany, przerywany. I to spowodowało to, że oglądało się go gorzej, ale też brakowało strzałów Bytowi w drugiej połowie. Ja nie wiem, czy ktokolwiek oddał strzał, a bez strzałów to trudno o bramki. No na pewno. Tu druga połowa nieco gorsza. W wykonaniu myślę o obu zespołów. No tutaj Bytowia miała takie sytuacje, kiedy mogła zaatakować, znaczy kiedy mogła zaatakować, kiedy atakowała na bramkę. Ale no niestety nie było tych takich konkretów w postaci strzałów na bramkę. Tego, przepraszam, brakowało i na pewno tutaj to trzeba by było zmienić. Zmienić, no po prostu trzeba było to wprowadzić w drugiej połowie. Strzały na bramkę, no bo też czasami dochodziło do sytuacji, czasami była bardzo blisko bramki, no a gdzieś właśnie ta futbolówka nie mogła polecieć w siatę tej bramki, bo żaden z zawodników nie oddawał strzału na bramkę, no i gdzieś ani razu piłka w siatce nie zatrzepotało, chociaż jesteśmy na tle bramki, nagrywamy dzisiaj, to żadnej bramki no, nie obejrzeliśmy. Możemy tylko teraz spojrzeć sobie na samą bramkę, no ale żadnych goli nie oglądaliśmy. No bo też dziwne trochę, bo zazwyczaj mecze z Olimpią Górną obfitowały w te gole. Chociażby mecz październikowy, z 1 października to było 3-2, 5 bramek wówczas mogliśmy oglądać w Grudziądzu. W poprzednich spotkaniach to przecież były kilka meczów, w których Bytowia z Olimpią strzelały przynajmniej dwa gole w spotkaniach, a dzisiaj 0-0 w tym spotkaniu po raz pierwszy w historii. Takim wynikiem kończy się spotkanie obu ekip, no i trochę to dziwi na pewno. Cieszy czyste konto wreszcie, bo kilka tych meczów w tym roku już było rozegranych, a ciągle ten Stawski czy jeszcze Kafarski szukał takiego rozwiązania, jak ustawić tę defensywę. Dzisiaj wszedł w nią, można powiedzieć, Lukas Bielak i on chociaż prezentował się różnie, dobrze w defensywie, gorzej do przodu, no widać było, że to nie jest, prawda, typowy lewy obrońca, to jednak jeśli chodzi o całość defensywy, to tutaj naprawdę było to taki zespół w tej defensywie, potrafił się ustawić, no i to spowodowało, że dzisiaj Bytowia z czystym kątem, ale no szkoda, że zabrakło tego, co najważniejsze, więc czegoś w sieci, jeśli chodzi o bramkę przeciwnika. No na pewno tego, tak jak mówiłem, zabrakło, ale na pewno można zapisać na plus to spotkanie ogólnie, myślę, bo tutaj nie można też tak powiedzieć, że Bytowia zagrała ten mecz kiepsko, czy jakoś Olimpia zagrała bardzo, bardzo słabo. Też... Czyli moim zdaniem troszeczkę Bytowia była ciut lepsza piłkarsko dzisiaj niż Olimpia. Trochę może tak, bo na pewno w Olimpii nie było tego widać, że to jest trzeci zespół w tabeli, że gdzieś, a Bytowia to dopiero 16 zespół. To było bardzo wyrównane spotkanie, jakby takich sąsiadów w tabeli, tak jak to było po rundzie na przykład jesiennej, kiedy oba zespoły zajmowały bardzo podobną pozycję w tabeli. No ale nie udało się tego spotkania wygrać, mimo tego, żeby to prezentowała się, jak mówisz, nieco lepiej.
Ale widać takie światełko w tunelu i gdzieś może jeszcze coś uda się ugrać, bo jeszcze parę tych meczów do końca zostało, ale to będzie na pewno bardzo, bardzo ciężko. Też trzeba wygrywać kolejne spotkania, bo tam z Nicz Pruszków przed tym spotkaniem miał tyle samo punktów co Bytowia. Dzisiaj Bytowia ma teraz na ten moment ma jeden punkt przewagi nad Zniczem. Nie, tyle samo punktów mają obie ekipy, tylko że lepszy bilans meczów bezpośrednich ratuje Bytowia. Jeżeli ja dobrze pamiętam, to Bytowia miała 26, a dzisiaj ma 27, a Znicz Pruszków miała 20. Po tym meczu, tak. Tak. Przed tą kolejką była taka no sytuacja. Tak, zapomniałem. Znaczy, wiesz co, już tak byłem trochę przygotowany, jakby to była porażka. Może za dużo tych porażek w głowie i sorry, ten mój błąd. No być może. No dzisiaj akurat Bytowia cię zaskoczyła i tak, nie przegrała, był tak remis. Ale no, ja ciągle czekam na zwycięstwo pod wodzą trenera Adriana Stawskiego, bo no, szósty mecz pod jego wodzą, a bez zwycięstwa dwa punkty na sześć rozegranych pod jego wodzą spotkań. No nawet ty, jako taki entuzjasta trenera Adriana Stawskiego, chyba powiesz, że to nie jest najlepszy chyba wynik. A czemu entuzjasta? No, niech ci będzie, ale no, nie oszukujmy się, to jest katastrofalny wynik, jeśli zdobyłaś dwa punkty na 18, tak? Dobrze liczę? Na 18, no to tutaj no, trudno mówić o tym, żeby było dobrze, ale myślę, że ci, co krytykują trenera Stawskiego, to po tym spotkaniu, tak jak powiedziałeś, jest takie światełko w tunelu i dzisiaj możemy patrzeć troszeczkę lepiej w przyszłość, chociaż kalendarz bardzo trudny, bo już za tydzień znowu u nas, chociaż no właśnie, może lepiej jakby ten mecz odbył się w Sosnowcu, to może byłoby lepiej dla nas, bo jak trener Stawski mówi, lepiej gramy piłką. Chcemy grać piłką, a u nas tego nie możemy zrobić. No myślę, że dzisiaj ten mecz dał takie światełko w tunelu, no i oby było lepiej. Zobaczymy, jak to będzie, bo jednak też jest taka teza, nie wiem, czy się zgodzi ze mną. Ja uważam, że Bytowia gra lepiej z tymi zespołami powyżej 10 miejsca, bo jeśli spojrzymy na to, jak Bytowia punktowała chociażby z Wisłą Puławy, 0 punktów w dwóch meczach, czy tam innymi rywalami, no to nie są dobre. Chociażby. A to było i tak. Nie, w pierwszym meczu graliśmy w Pruszkowie 2-1. No, tak, no ale to nie są jakieś fantastyczne wyniki, tak? Czy z Kluczborkiem to jeden remis i wygrana. No ale brakuje tych punktów, jeśli chodzi o mecze z bezpośrednimi rywalami, bo z Tychami też mamy tylko jeden punkt w dwóch meczach. A z tym Topem naprawdę o dziwo gramy lepiej. Tak, no przecież ostatnie zwycięstwo to jest właśnie z GKS-em Katowice. Przyjechał jako ówczesny lider. No właśnie i też pamiętamy, że wtedy już szybko szalona bramka była. Wtedy już Bytowia przez większość czasu jakoś utrzymała to prowadzenie. Być może właśnie szybko zdobyta bramka byłaby takim bodźcem, który pozwoliłby właśnie jakiś mecz wygrać, bo no tych zwycięstw brakuje, no, nie można się oszukiwać. No, trzeba zacząć wygrywać, bo nawet remisując te spotkania, grając nieźle, no, Bytowia się nie utrzyma, jeżeli tak będzie to dalej wyglądało. Bo inni jednak wygrywają, a Bytowia po samych remisach, no to może jednak skończyć w przyszłym sezonie w drugiej lidze. Bytowia coraz bliżej wydostania się, bo rywale przegrywają, jak chociażby dzisiaj GKS Tychy, tak? No tak, no ale lepiej by się stało. Paradoksalnie, no ja wiem, rozumiem. Lepiej by się stało, gdyby Bytowia to dzisiaj wygrała, nie? Bo jednak zaledwie punkt odrobiony, no, te remisy niewiele dają, szczerze mówiąc. No bo to są dwa remisy, teraz ostatnio to są zaledwie dwa punkty zdobyte z sześciu. No, gdzie było blisko tak naprawdę zwycięstw. Nawet dzisiaj przecież też niewiele brakowało. Surdykowski mógł strzelić tego gola na 1-0, no i wtedy mogłoby się różnie to potoczyć. W zeszłym tygodniu też, no, dopiero zwycięstwo stracone w ostatnich minutach meczu gdzieś po rzucie karnym. No niewiele brakuje Bytowi do tych zwycięstw, ale ich ciągle nie ma, ciągle ich brakuje. Gra wygląda nieźle, gra wygląda całkiem fajnie, ale no jeszcze tę niezłą grę trzeba przyłożyć na niezłe też wyniki no w lidze po prostu. Nie było widać różnicy klas, ale Bytowia dzisiaj, chociaż grała dobrze, nie potrafiła pokonać Olimpii Grudziądz 0-0. Takim wynikiem kończy się to spotkanie, a za uwagę dziękuję już Państwu Jestem Mark i Przemysław Gawin. Do zobaczenia.